68. Ładnie. No to nadszedł czas na dwa ostatnie poziomy z Nitrokarta, czyli Electron Avenue oraz Hyperspaceway. Dwa dosyć długie poziomy, z czego dwa najbardziej okrojone. Jeśli chodzi o moje wspomnienia, to nie lubiłem zdobywać tutaj CTR-ów i wam zaraz pokażę dlaczego. Za dzieciaka nienawidziłem, dzisiaj też nie lubię. Let's go! Electron Avenue w Japonii oznacza Hyper Jump i Boost. I ciekawostki są takie. W Oxide Edition Crash, Coco oraz Cortex dostali swoje ekskluzywne skiny właśnie pochodzące z tego poziomu, czyli Electron Avenue. Albo Electric Avenue, jak te skiny zostały nazwane. Pozbyto się tutaj sekcji antygrawitacyjnych w Nitrofield. Praktycznie prawie w każdym poziomie to wygląda, jeżeli chodzi o sekcje antygrawitacyjne. I Crunch Bandicoot to najlepszy ścigacz, jeśli chodzi o tryb Time Trial. I to jest wszystko, jeżeli mogę powiedzieć. I to, że praktycznie ten poziom jest dosyć podobny do Future Frenzy Gone Tomorrow z Crash 3, bo prawdopodobnie jest on podobny przez futurystyczny klimat, który właśnie teraz widzicie. I nadszedł czas właśnie na tą oto mękę. Nadszedł czas właśnie na narzekanie i próbę zdobycia literki bodajże T w tym wypadku. Bo z tego co wiem, to w Nitrokarcie w miejsce tej literki, co teraz będzie, to była literka N. Aha! No widzicie, teraz przeskoczyłem tę literkę, ale ona znajdowała się tutaj i w Nitrokarcie trzeba było zrobić dosyć wielkiego, po prostu trzeba było zrobić high jumpa, żeby tam się dostać. Co nie zawsze wychodziło, biorąc pod uwagę, że karty w Nitrokarcie nie zawsze mają taką możliwość. Jak widzicie, poziom zupełnie inaczej wygląda niż jego pierwotna wersja w Nitrokarcie. Bo po prostu nie ma sekcji antygrawitacyjnych, o których już była wspominka parę razy w tym let's playu. Ale hej, poziomy źle nie wyglądają, naprawdę. Uważam, że one wyglądają w swojej odświeżonej wersji nawet lepiej niż oryginały, tak szczerze. Tutaj byłaby oryginalnie literka K. Nie, mówię wam bez żadnej kapy, mówię wam teraz całkiem poważnie, że te poziomy lepiej wyglądają z Nitrokarta w swojej wersji z... w Nitrofieldzie. Ale w Nitrokarcie to też nie są niczego sobie, ale odświeżone wersje tych poziomów wyglądają lepiej. Tyle, co chciałem powiedzieć. A teraz spróbujmy zdobyć tą waloną literkę T. Dlaczego musiałem R1 wcisnąć? God damn it! Teraz będę musiał niestety modlić się o to, że uda mi się zdobyć tą literkę. Najwyżej, nie wiem, spadnę w dół i ktoś mnie prześcignie. Megumi w ogóle jaki ma skin? Jezus Maria. Czarnowłosa Megumi trochę nie pasuje, ale okej. Bo o ile jeszcze Izabelę zrozumiem, bo Izabela nawet ma ładny skin. Tym bardziej, że ona ma chyba warkoczyk. Dobrze zwróciłem uwagę. O Jezu, dobrze, że zrobiłem takiego właśnie tutaj ten. Dobrze, że nie skorzystałem z tego, wiecie, power boosta, który by mnie zboostował, no, tak wyżej trochę, no bo miałbym trochę zdziepko przesrane, biorąc pod uwagę, że uderzyłbym w tą barierę, która by mnie poraziła prądem. Jest, berbelucha! Berbelucha mnie uratowała, dzięki! Jest literka T. Nice one. Teraz już tylko pierwszy dojechać do mety i zdobyć ostatniego CTR-a z poziomu Nitrokarta, czyli Hyperspaceway. Szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw, czy twórcy, gdyby dali Hyperspaceway na challenge CTR-owy, znaczy CNK w przypadku Nitrokarta, to czy by dali w takich samych lokacjach literki C, N i K. Jestem tego ciekaw. Nie wiem jak wy, ale ja jestem tego ciekaw. I mówię, po raz kolejny, przepraszam, jeżeli uważacie, że sesja nagraniowa jest nudna, bo mówię w taki
poważniejszym tonie, że mówię takim poważniejszym tonie, ale no na dobrą sprawę każdy ma prawo mieć swój lepszy i gorszy dzień. Ja mam dzisiaj wyjątkowo dzień taki, że nie mam ochoty na żadne, wiecie, podśmiechujki i tak dalej. Po prostu chcę poprowadzić jak człowiek to. A nie żeby tak, wiecie, łohoho. Znaczy nie mówię, że ja inne let's play'e prowadzę jak jakaś małpa niedorozwinięta. Ale styl. Chodzi mi po prostu o to, że chcę se tak o pogadać. Normalna, luźna konwersacja. Bez żadnego tryhardu. Bez niczego. Więc proszę państwa, oto ostatnie 4 poziomy, które nas czekają, jeżeli chodzi o challenge CTR. Hyper Spaceway. Jestem ciekaw, jaki byście tutaj dali żeton CTR. Jeśli chodzi o moje wspomnienia, nienawidzę tego poziomu z całego serca. Poprzez konfrontację z Velo, która bądź co bądź jest teraz łatwiejsza. I mówię to bez żadnych skrupułów. Serio. Jest łatwiej pokonać teraz mi Velo. Może dlatego, że trochę przećwiczyłem ten poziom. Kto wie. Ale Hyper Spaceway w Japonii nazywa się Galaxy Highway. I ciekawostka, ta trasa została bardzo mocno okrojona względem swojej oryginalnej wersji z Nitro Karta. Powodem jest brak sekcji antygrawitacyjnych. Coś, o czym my już wszyscy wiemy. I w taki oto sposób skończyliśmy właśnie ciekawostki w Nitro Fueledzie. Teraz już tylko zostało nam luźne przechodzenie poziomów trzech, które tam na nas czekają. Z czego w dwóch poziomach powiem po jednej ciekawostce. I ta wersja Hyper Spaceway również mi się podoba. I mamy tutaj Giriego. Ho, ho, ho. Proszę, kto tu nas zaszczycił? A Velo też tu jest? Bo wiem, że jest Krang, Giri. Chyba Velo też jest. Berbelucha! Dobra, literkę C już mamy. Literkę C mamy zdobytą. Literkę T również. Dobra, gdzie jest literka R jak Sonic R? Pewnie będzie w tym. W... albo po lewej, albo po prawej stronie. Nie, tutaj nie ma. Tu jest literka R! Wystarczy tylko nie trzymać L1 i R1 i już mamy literkę R. Mówię, gdyby ten poziom miał challenge CNK w CT w Nitro Karcie, widzicie, już mi się mylą gry. Przez to, że jest takie połączenie też. Ale mówię, gdyby ten poziom miał swoją wersję żetonów z Nitro Karta, to jestem ciekaw, czy oni by właśnie dodali w tych samych lokacjach literkę, nie wiem, N, K i C. Czy oni by zupełnie inne sekcje wybrali dla tych literek, gdyby w ogóle coś takiego istniało? To jest bardzo dobre pytanie, bo biorąc pod uwagę, że no czegoś takiego nie mieliśmy. Właśnie, o dwóch poziomach zapomniałem, które trzeba też zrobić, więc... ale to są dosyć krótkie poziomy, więc je sobie zostawimy na sam koniec. Tak szczerze. Ale spokojnie, to są dosyć łatwe poziomy i to są z Team Racing tym razem poziomy. Final lap. Więc dzisiaj jak nic będzie równo 2-godzinna sesja, ale hej, przynajmniej będę mógł zrobić trochę z tego odcinków. Co oznacza, że jednak chyba nawet 12 nie wyjdzie z tego. Nie no, coś czuję, że równo 20 będzie odcinków z serii na hard jak nic. Nie wierzę, że będzie krócej. Uwierzcie mi, ja już w takie cuda nie wierzę. Bo to są cuda na kiju już w tym momencie. Szczerze bardzo nie lubiłem tego. Nie lubiłem strasznie dźwięku z TNT w Nitro Karcie. Jakoś mnie tak denerwował. Tutaj przynajmniej jest normalny dźwięk. I mamy skończone wszystkie trasy z Nitro Karta. Wow.
Oh my god, ja się wody napiję, bo aż mi gardło zaschło. Co pewnie słyszycie po moim głosie. Więc czas na 3 bonusowe poziomy. Retro Stadium, Twilight Tour oraz Prehistoric Playground. Zaczynamy sobie od Retro Stadium, czyli od Turbo Track w wersji retro. I jak będę zaznaczał wam tak jakby lokalizację literek C, T i R w Retro Stadium, to biorę też pod uwagę Turbo Track, zważywszy na to, że Turbo Track i Retro Stadium to są te same trasy, tylko że Retro Stadium jest zrobione w stylu retro, a Turbo Track to jest normalna wersja. Tylko Slide Colosseum zaznaczę sobie, bo na dobrą sprawę jestem ciekaw, że czy tak jakby lokacje tych literek C, T i R w Slide Colosseum i Turbo Track wyglądałyby tak samo, gdyby te trasy faktycznie były pod zbieranie literek C, T, R. Czy tak jakby twórcy, w sensie Naughty Dog, gdyby zrobiło przykładowo za tamtych czasów Slide Colosseum i Turbo Track w C, T, R Challenge, to jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy Slide Colosseum i Turbo Track dostałoby właśnie taką lokalizację literek CTR, jak mamy w tej gierce. Jestem tego po prostu kurde ciekaw. Mamy tutaj literkę T i zaraz będzie literka R. Bądźcie na to przygotowani. A się cieszę, że to jest ta trasa, bo to już jest jedna z tych krótszych tras. Niestety tego nie można powiedzieć o Twilight Tour i o... I o w zasadzie o... Prehistoric Playground. Musiałem się zastanowić, sorry. Mamy mechanicznego Cruncha. Wow. W sensie Robo Crunch. I purę, kurde, Jezu. Trochę... Szczerze tylko z... Czekajcie, czy dobrze widzę, że z Nitro Karta tylko dwie postacie się pojawiły? No tak, wiadomo, jest jeszcze Crunch, ale... Cruncha już sobie mogę podpisać pod CTR-a na dobrą sprawę. Wiem, powinienem tą postać wpisać pod Nitro Karta, bo wiecie, on pierwszy raz tam zadebiutował w Nitro Karcie, jeżeli chodzi o wyścigówki, a nie w CTR-ze. Ale still, jest bratem Crusha, więc czemu by nie? Wiem, że gówniany powód, ale hej. Jakiś powód musi być. I tyle. Wow, ale się ta literka teraz sypała. Fajna nawet animacja jest, szczerze powiedziawszy. I myk! Kurde. Tutaj pewnie byśmy dostali żółty CTR, zważywszy na to, że warp pody albo po prostu portale do tych poziomów były koloru żółtego, więc prawdopodobnie dostalibyśmy tutaj żółty CTR. I tak powiedziałem, że warp pody były koloru żółtego, bo Retro Stadium, jak już wspominałem, to jest Turbo Track, tylko w swojej okrojonej wersji. Czas na Twilight Tour, czyli pierwszy oryginalny poziom w Nitro Fueledzie. Będę sobie musiał policzyć jeszcze, ile będę miał kasy po przejściu tych wszystkich wyścigów. Wiecie, ile kasy już uzbierałem w tym... w pit stopie. I w ogóle ten pojazd, który tutaj jest po mojej prawej, w którym jedzie Fake Crash, to jest ten pojazd inspirowany Powrotem do Przeszłości, czyli DeLoreanem bodajże, on się tak nazywał. I co do tej trasy, jest ona po prostu wspaniała i z tego co wiem, jest to trasa inspirowana trasą z Tag Team Racing, tak jak Prehistoric Playground, który będziemy za niedługo robić. Ale warte nadmienienia. Jest to bardzo warte nadmienienia, moim skromnym zdaniem. Tym bardziej, że trasa jest naprawdę wyrąbista i jest to moja ulubiona trasa, jeżeli chodzi o bonusowe trasy. No i jeszcze Prehistoric Playground.